Bardzo dziękuję. Nie widzę zgłoszeń ani pytań. W związku z tym przystępujemy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2018 rok. Państwo dostaliście projekt uchwały. Również uchwała ta była omawiana na wszystkich komisjach. Czy do tego projektu mają Państwo jakieś zapytania? Nie widzę, w związku z tym proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu dąbrowskiego na lata 2018-2030. Uchwała ta również była procedowana przez wszystkie komisje. Czy do tego projektu uchwały mają Państwo jakieś zapytania? Nie widzę, w związku z tym proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również uchwała przyjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowania zadania pod nazwą zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Izby Przyjęć Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Czy do tego projektu uchwały? Bardzo proszę, pan radny Wieczór. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie starosto, ja mam takie pytanie a propos tej uchwały, którą będziemy za chwilę procedować. Mocno zdziwił mnie fakt, że dzieje się do bez mała pół roku, po tym jak powziął pan informację od wojewody w kwietniu o przyznaniu 200 tysięcy złotych w budżecie jako dotacji celowej dla szpitala. Przypominam sobie, że wtedy pan dosyć lekceważąco o wysokości tej kwoty się wypowiedział. Byliśmy w punkcie jakichś podziękowań za pewne zaangażowanie niektórych osób. Dlaczego? Pytanie brzmi, jakie przesłanki wystąpiły, że tak późno procedujemy tą uchwałę, kiedy sprzęt już dawno mógł zasilić Izbę Przyjęć? Dziękuję. Bardzo dziękuję za pytanie. Proszę bardzo, panie starosto. Przystępujemy do głosowania. Jeżeli nie ma innych pytań nad projektem tej uchwały, to jest uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Izby Przyjęć Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
dotacja w wysokości 200 tysięcy złotych. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję Państwu za udział w głosowaniu. I teraz mamy... Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę Dąbrowskiego w zakresie braku nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomoc na Dłoń. Osoba skarżąca, nie wiem czy jest obecna, była Pani zawiadomiona? Nie ma Pani chyba. Nie ma, była zawiadomiona, także no, dopełniliśmy tu obowiązku zawiadomienia w odpowiednim terminie. Czy do tego projektu uchwały mają Państwo jakieś zapytania? Nie widzę, w związku z tym proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję za udział w głosowaniu. Kolejna uchwała to jest uchwała, która została wprowadzona do porządku obrad. To jest uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność starosty Dąbrowskiego. Osoba skarżąca jest obecna na sali, ma prawo wypowiedzieć się do przedmiotu tego postępowania. Jeżeli Pan chce zabrać głos, bardzo proszę. Ja tutaj no nie będę w tej sprawie się wypowiadał, bo to jest wszystko tam w pismach pisanych tak do wojewody, jak i tutaj do starostwa. To jest jedna sprawa, no ale jeszcze tutaj do Pani Przewodniczącej taka prośba. Czy Pani Przewodnicząca nie stawiała jakby ponad prawo, bo z całym szacunkiem do Pani, ale Pani jednoosobowo nie może przedłużać terminu rozpatrzenia sprawy. I ja rozmawiałem z Panią prawniczką Mikos, też mi wspierała, to jest wszystko zgodne z prawem. A wojewoda znają inne zdanie, że przedłużyć termin może, ale uchwała Rady, uchwała zarządu, a nie jednoosobowe takie tego. To jest tak na... No wiemy o tym. To jest tak na terenie. Co tam jeszcze? No, ja mam tutaj nie wiadomo co mówił, to i tak. No i tak jestem, no mogę powiedzieć, w opozycji nie jestem jakby z tą władzą teraz, to wiadomo, że to i tak zostanie wszystko przegłosowane jakby przeciwko mnie. No sprawa dotyczy tak rażących spraw, jak w mojej sprawie kanalizacji. No, dwukrotnie już wydawana decyzja jest przez starostę i wojewoda decyzję uchyla. No tu nie jest wydawanie decyzji, tylko tutaj mamy do czynienia z przepychaniem, żeby to wszystko przerwać. Sprawa jest taka, że no, to jest takie aż taką decyzję powinien ktoś sprawdzić przed nim. Wojewoda razu wyda decyzję, pisze zastrzeżenia, tego się nie realizuje, tylko nawet się nowe decyzje nie wydaje, tylko wydaje się tą samą decyzję, uznaje się ją jako że to było zamieszenie, a nie uchylenie. No to takich graczących tutaj nieprawidłowości dochodzi, że tak być tutaj nie powinno. No przecież ja zdaję sobie sprawę, że nic nie załatwimy. Ja przez wiele lat byłem w opozycji, ja w tamtych latach, się to ma w 80. latach niezależnych związków zawodowych, to się tak za mną ciągnie od dzisiaj. Dzisiaj uważam, że też tak tutaj uważam nie w porządku, więc są tutaj też radni PiS-u jako opozycja, że moim zdaniem przez 4 lata nie założyli tutaj no klubu radnych. No, ja z taką sprawą powinienem się zgłosić do klubu radnych PiS i ta sprawa powinna być załatwiona. A tutaj no dziękuję Pani, że w tej sprawie zabrała głos, ale to jest wszystko za mało. Ja dziękuję. Ja jeszcze chciałam, wie Pan, odnośnie tej skargi i stawiania się w mojej osoby ponad prawem. Wie Pan co, ja staram się nie stawiać ponad prawem, a przede wszystkim prawa przestrzegać, ale interpretacja prawa jest też różna u nas, ponieważ no, pierwszy raz wojewoda zajął takie stanowisko, a mieliśmy kilka informacji do wojewody w sprawie skarg Pana i innych osób również, bo nie tylko Pan skargi wnosi. I był informowany wojewoda o przedłużeniu terminu postępowania przez były pisma dołączane przeze mnie, przez przewodniczącego rady, ponieważ termin rozpatrzenia skargi to jest miesiąc czasu. No szanowni Państwo, ja muszę mieć opinię komisji, rada musi mieć opinię komisji rewizyjnej i nie jest możliwe w większości przypadków rozpatrzenie skargi w okresie miesiąca, ponieważ są to sprawy niekiedy bardzo złożone, które wymagają opinii innych organów
I do tej pory tak było i do tej pory wojewoda nigdy nam tego nie usterkował, nigdy, że ja przedłużałam rozpatrzenie sprawy ponad miesiąc z przyczyn, ponieważ albo nie ma sesji, albo jest złożoność, albo komisja rewizyjna nie wydała jeszcze opinii swojej sprawy, a jest to oblig, który jest zapisany w naszym statucie. I także to jest, myśmy działali i tak samo pani, która obsługuje radę, z przekonaniem, która też jest prawnikiem, że działamy zgodnie z prawem. Wie pan, pan radca pewnie się może też do tego odnieść, że nie było do tej pory żadnych i również pan pisał wcześniej skargę do wojewody i wojewoda podkreślił, że to przedłużenie terminu no, ma nieistotne znaczenie dla rozpatrzenia sprawy. Dopiero ostatni, nie wiem, tydzień temu przyszło takie pismo od wojewody, że powinna być uchwała na przedłużenie rady powiatu. Także być może tak będzie, czy w tej Radzie, czy w przyszłej Radzie, że będziemy zwoływać sesje nadzwyczajne, jeżeli my, czy ktoś inny, czy Rada, ale mówimy my, ponieważ jest ciągłość władzy, że na przedłużenie terminu rozpatrzenia na przykład skargi lub innego, innej sprawy trzeba będzie zwoływać sesje nadzwyczajne, żeby podjąć jedną uchwałę. Także ja bym chciała, że ja się nie stawiam nad przepisami prawa, bo daleko jestem od tego, tylko po prostu interpretacja prawa również przez wojewodę jest różna. Może pan mecenas, nie wiem, czy mnie poprze, czy zaprzeczy temu. Bardzo praktyka została zakwestionowana i dopiero właśnie niedawno. W związku z czym, no jeżeli jest taki wybór wojewody, jeżeli mamy takie, na pewno teraz będą wszystkie w formie uchwały. Jeżeli będzie oczywiście taka potrzeba, bo być może będą sprawy załatwione w terminie ustawowym, czyli KPA. Bardzo proszę, pan Borowski chciał jeszcze coś. Ja nie przypominacie, że to się z tej sprawy wzięło, bo pierwsze pismo dostanę takie, że jest wszystko w porządku, ale napisałem skargę na komisję rozpatrującą skargi. Tam był kierownik służby, czy kierownik biura. No i dyrektor właśnie zajął stanowisko w tej sprawie, że tak nie powinno. I to skąd się to... No tak, wie pan, ale myślę, oczywiście. A druga sprawa, jeszcze tutaj uważam, że ten mój problem to się bierze z tego, że jest takie to przepychanie decyzji, no bo tutaj projekt był rysowany przez pana projektanta KIP. Projekt kanalizacji był rysowany przez pana Buśka. No i to są osoby, które mają, pan ma do powiedzenia w tym. No tutaj starosty i tam można powiedzieć jest wpływ na tych różnych urzędników, żeby to wszystko przeznać. A pan Wita jest przewodniczącym komisji rewizyjnej. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani Borowska, to jest pani Anna Witowska. Chcę zabrać głos. Ja przepraszam, ja mówię o gminie. Przewodniczący gminy jest pan Buźko. No tego nie wiem. Tak. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej chciała odnieść się do sprawy. Bardzo proszę. Szanowny panie skarżący, Wysoka Rado. Jestem przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Moje nazwisko Anna Jaszczębiec-Witowska. I nie wiem, wszyscy radni mogą tutaj, może będą chcieli zaświadczyć, że na mnie nikt nie ma wpływu. Jeżeli ja rozpatruję skargę, rozpatruję ją do końca. I dlatego to trochę trwa. Więc bardzo przepraszam, że z mojej strony są takie opóźnienia, jeżeli chodzi o rozpatrywanie skarg. Proszę też zrozumieć, że jeżeli mam 3 skargi naraz, które są skomplikowane, obejmują kilkanaście pism, to byłoby dużą nieodpowiedzialnością, gdybym to robiła pobieżnie, z moimi radnymi i gdybym nie przykładała się do tego rzetelnie. Więc myślę, że moja rzetelność tutaj jest, jakby drugą stroną tej rzetelności jest to, że ten proces trochę trwa. Jest nas 4 radnych. Gdy wypracowujemy wspólne stanowisko, to obejmuje to kilka posiedzeń. To nie jest tak, że w czasie jednego posiedzenia my już wszystko wiemy. My badamy to dokładnie. Myślę, że tej komisji rewizyjnej, tej ostatniej kadencji nikt nie zarzuci tego, że było coś robione byle jak i po łebkach.
To pierwsze, więc jeżeli pretensje o przedłużanie, to myślę, że one powinny być kierowane do mnie, nie do przewodniczącej Rady Powiatu, ponieważ przewodnicząca Rady Powiatu tutaj widzi sytuację i idzie pomaga komisji rewizyjnej to właściwie rozpatrzyć, przedłużając właśnie termin. No niestety ja rozumiem, że dla skarżącego to może być trochę stresujące i też no, trudne do zrozumienia, ale proszę pamiętać, że to nie jest jedyna skarga. Ta kadencja obfituje w skargi, nie wiem dlaczego, może właśnie dlatego, że jest świadomość, że jesteśmy tutaj bezstronni, obiektywni i dlatego ludzie czują się zachęceni, żeby swoje bolączki nam opisywać i my to przyjmujemy na klatę. I jeżeli chodzi o pana skargę, to cała ta sprawa, o której pan opisuje odnośnie tego kanału, pism w tej sprawie pan złożył 8, jak tutaj wyjaśniła mi tutaj pani naczelnik Wydziału Geodezji. 8 pism, w jednym z tych pism domagał się pan wykonania notatki służbowej i właśnie tego dotyczy ta skarga. Notatka służbowa ze spotkania, w którym pan uczestniczył, w którym byli urzędnicy starosta, tutaj nie była konieczna i w związku z tym komisja rewizyjna uznała tę skargę za bezzasadną. Nie otrzymał pan pisma w tej sprawie, że nie dostanie pan tej notatki, no w konsekwencji nie dostał pan notatki. Brak notatki nie jest tutaj, nie, na podstawie braku notatki, która nie była konieczna, nie możemy uznać tej skargi za zasadną i dlatego, owszem, nie dostał pan pisma, ale nie było konieczności sporządzenia notatki, więc uznaliśmy skargę za bezzasadną. Jeżeli chodzi o pozostałe pisma, to wszystkie pisma, które pan kierował do starostwa, były otrzymywane odpowiedzi. Nawet na jedno pismo otrzymał pan dwie odpowiedzi. Więc myślę, że tutaj nie można też powiedzieć, że starostwo panu nie odpowiada. Tych pism jest dużo, na pewno powoduje to duży nawał pracy. I w związku z tym, no, jest to, no, pana skarga, która jest naprawdę, dotyczy jednego pisma, wymaga tego, żeby jeszcze sprawdzić pozostałe. I bardzo bym prosiła, żeby w przyszłości powstrzymać się od zarzutów, że komisja rewizyjna kieruje się tym, że ktoś jest jakimś tam osobą ważną czy nieważną. Dla mnie nie ma to najmniejszego znaczenia. Każdy człowiek, który złoży skargę do komisji rewizyjnej, będzie miał ją rozpatrzoną dokładnie, do dna. I ja za to odpowiadam i to jest coś, z czego jestem dumna. Mogą się radni nawet nie zgadzać z rozstrzygnięciami komisji rewizyjnej, zdarzało się. Ale ja za całą kadencję uważam, że dobrą robotę robiłam. Jeżeli pan się z tym nie zgadza, no to jest mi po prostu przykro. Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani przewodniczącej za wystąpienie. Bardzo proszę pan wicestarosta. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja tak może ogólnie, jeśli chodzi o skargi do instytucji samorządowych. Jestem w samorządzie blisko od 30 lat i z reguły skargi trafiają, gdy strony, czyli sąsiedzi, ze sobą się nie mogą dogadać i najlepiej nieodpłatnie sprzedać ten temat urzędowi i żeby urząd stanął po jednej ze stron. Nie ma w niektórych skargach dobrego wyjścia. Na pewno jedna ze stron będzie niezadowolona. Ja myślę, że dla skarżących, czy dla pana skarżącego apelowałbym tu o zgodę czy ugodę ze sąsiadem, bo to jest najprostsza rzecz, nie angażuje dziesiątki osób, też nic nie kosztuje i można dojść do porozumienia. Zawsze się staram strony, żeby strony polubownie sprawę załatwiły. Potem dziesiątki prawników, dziesiątki opinii, czy ktoś coś tam dopatrzył, nie dopatrzył, to myślę, że jest to jedynie niepotrzebna strata czasu dla dziesiątek osób. Ale z mojego doświadczenia dla niektórych skarżenie, chodzenie po urzędach, no jest pewnym sensem życia. I ja myślę, że warto sobie znaleźć coś innego, jak po prostu męczyć siebie i innych. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pan Borowski, bardzo proszę. Ja właśnie chciałem powiedzieć, tutaj w tej sprawie pan starosta tutaj jedno pismo właśnie napisał odpowiedź,
że jak ja, bo ja wystąpiłem w pewnym okresie czasu na swój dom przed katastrofą budowlaną, że ten kanał zneutralizuje i sprawa się skończy. Pan podpisał pismo, że tego zrobić nie mogę, bo zostaną naruszone no, jakieś prawodobne stosunki prawne w tym stylu, że nie można tego zrobić. No to w końcu, ale w końcu, panie starostwo, od kiedy naruszone zostaną stosunki wodno-prawne, jeżeli woda, jeżeli kanał spływający z działki sąsiada wpływa do rurociągu, który jest odprowadzany na oczyszczalni ścieków. No gdzie tam można pisać? No to panie, zanim pan takie tutaj wypowiedź, to trzeba się do tego przygotować i mówić panie prawdę, a nie mówić bajki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak, bo szanowni państwo, no, Rada zajmuje się pewnym wycinkiem tej pewnej skargi albo złożoności skargi i pism. Jeżeli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, czyli w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność starosty Dąbrowskiego? Proszę o podniesienie ręki. W sprawie pana, który jest obecny. No, no jak projekt uchwały, no, panie starosto, no, no, odsyłam do projektu. No, oczywiście, może przeczytam. Po rozpatrzeniu skargi na bezczynność starosty Dąbrowskiego, po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Budownictwa i Architektury uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w opinii Komisji Rewizyjnej stanowiących załącznik niniejszej uchwały. Pan oczywiście otrzyma opis tej skargi. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Liczę. 15 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 14, 3 osoby wstrzymujące, 14 za. Szanowni Państwo, powtórzymy głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu skargi, proszę, uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby wstrzymujące się. Obecnie jest 16 radnych. Brał udział w głosowaniu. Kolejna uchwała to jest uchwała, która została wprowadzona do projektu uchwały, projektu porządku. To jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń oddziału zakaźnego znajdującego się na drugim piętrze pawilonu zakaźnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z wyposażeniem. Czy do tego projektu uchwały mają państwo jakieś zapytania? No, bardzo proszę, pani radna. Pan starosta jest zabrany. Thank you.
bardzo. Dziękuję panu staroście. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 17. Pan Bączek nam narobił zamieszanie. Od Narodgorzy nie wiemy. Była podjęcie uchwały, podjęcie uchwały. Kolejna uchwała to jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 34/360/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. W tej uchwale była oczywista omyłka, chodzi o tamten rok, był źle napisany, także no ale tak musimy to sprostować. Czy do tego projektu uchwały mają państwo jakieś zapytania? Jeżeli nie ma, to proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję. W uchwale uczestniczyło 17 radnych. Kolejna uchwała to jest podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. No, tytuł bardzo długi. Czy do tego projektu uchwały mają państwo jakieś zapytania? Jest. Bardzo proszę, pani radna Hrabusz. Co się do tego stosunkuje? Taki zapis jest zgodny z prawem, czy pana zdaniem jest nim? Czyli jest zgodny z prawem, tak? Nie, ja rozumiem, czyli... Dobrze. No ja myślę tak, jeżeli tu mamy pan pod względem zgodności z akceptacją, przegłosujmy tą w takim projekcie, jeżeli... Ale w sytuacji tak, bo my w tym miejscu
To ustawa narzuca, że powinno być 26 dni, więc jest 120 dni. A nie ma tutaj regulacji, tylko narzuca się prawo, że to ma być 26 dni. My powtarzamy 26 dni. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Bardzo proszę zabrać głos. Głosujemy za... Kto jest... Tak, tak, bardzo proszę, pan radny. Przyjęcie z tym, czy z poprawką, czy bez poprawki. No, będę mieli za mimo zmierzania. No to chodzi. Czy, proszę Państwa, jest to jakieś niepoprawne zapisy? Ale skutki już od nich nie ma. Znaczy, ja rozumiem Panie, że wątpienie Pani Radnej, że jest ten zapis zbędny. Aha. Ja kończymy z tym wniosek, tylko z jednej kwestii. Dobrze, dziękuję. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały w takiej wersji, jakiej Państwo otrzymaliście? Proszę o podniesienie ręki. Na pewno? Tak. 12 za. Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. 13. Kto się wstrzymał? 4 osoby wstrzymujące. Bardzo dziękuję za przegłosowanie tej uchwały. Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnej umowy najmu. Czy do tego projektu uchwały mają Państwo jakieś zapytania? To jest wyraża się zgoda na zawarcie umowy najmu z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie. Kolejnej umowy najmu na czas oznaczony to jest od 1 listopada 2018 roku do 30 września 2019. Pomieszczenia numer 8 o powierzchni 11,48 m na parterze trzykondygnacyjnego budynku biurowego zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność powiatu dąbrowskiego położonej w jednostce ewidencyjnej Dąbrowa Tarnowska, miasto Dąbrowa Tarnowska i tu jest numer działki i księga wieczysta. Jeżeli nie ma pytań, proszę o przegłosowanie tego projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to jest również w sprawie zgody na nieodpłatne, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu powiatu dąbrowskiego. Czy do tego projektu uchwały mają Państwo jakieś zapytania? Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa. To jest regulacja dróg, z tego co się orientuję. Nieruchomości położonej w ulicy Grąckiej, jednostka ewidencyjna Męczechów, oznaczonej jako działka numer 78/21 i powierzchnia działki księga wieczysta. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nieruchomości do zasobu powiatu dąbrowskiego. To jest podobna uchwała i to jest uchwała, która dotyczy nabycia nieruchomości położonej w obrębie Morzychna, jednostka ewidencyjna Dąbrowa Tarnowska i to jest działka 261/1 o powierzchni 0,32 ha i 261/3 o powierzchni 0,25 hektara. Czy do tego projektu uchwały są jakieś zapytania? Nie ma. Jeżeli nie ma, to proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również uchwała przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała. To jest uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia... Nie. Nie, nie. Dobrze było. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Bardzo ważna uchwała. Czy do tego projektu uchwały mają Państwo jakieś zapytania? Jeżeli nie ma, proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki.
Uchwała przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Kolejna uchwała. To jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasady przeznaczania w roku 2018 dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Czy do tego projektu uchwały mają Państwo jakieś zapytania? Nie widzę, w związku z tym proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również uchwała przyjęta jednogłośnie. I wyczerpaliśmy punkty dotyczące podejmowanych uchwał. Kolejny punkt, według mojej kolejności, to jest 20. Informacja z wykonania budżetu powiatu dąbrowskiego za pierwsze półrocze 2018. Państwo dostaliście tą informację. W tej sprawie nie ma głosowania. Przyjmujemy ją bez głosowania. Czy jeżeli by ktoś miał jakieś zapytania, oczywiście, to bardzo prosimy. Pani Skarbnik, Pan Sprawozdawca, Pani pewnie udzielą informacji. Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do kolejnego punktu. Proszę. No bardzo proszę, Pani Skarbnik. Ja mam taką kartkę, co nie mam napisane. Ręcznie, co miałam napisane. Miałam, ale nie mam. Jest. Czyli wszystko pani skarbnik wyjaśniła, najważniejsze rzeczy. Przystępujemy do kolejnego punktu. To są wolne wnioski. Szanowni Państwo, zanim Państwo będziecie mieć tutaj ewentualne wnioski, ja chciałam zgłosić taki wniosek. Ponieważ otrzymaliście Państwo opinię pana radcy prawnego zatrudnionego w starostwie powiatowym odnośnie skargi, która też wpłynęła do Rady Powiatu, dotyczy procedur medycznych szpitala. Panie, tak dobrze mówię. I tutaj jest komisja rewizyjna również kilka razy zajmowała się tą skargą. I taki składam wniosek zgodnie z sugestiami i na piśmie złożonymi przez komisję rewizyjną, również opinią prawną pana radcy prawnego, którą Państwo otrzymaliście, w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia tej skargi z przyczyn wskazanych w opinii, którą tutaj pan radca zamieścił, z jednoczesnym poinformowaniem skarżącego o takim sposobie załatwienia sprawy. Pani, jakby Państwo chcieliście otrzymać jakiś wyjaśnień szczegółowych, myślę, że Pani Przewodnicząca chętnie udzieli. Czy nie ma takiej potrzeby? Myślę, że to są procedury, tak? Ja bym prosiła o przegłosowanie tego mojego wniosku z takim tutaj rozstrzygnięciem, ponieważ no ciężko inne stanowisko zająć w tej sprawie. Kto jest za przyjęciem mojego? Nie ma możliwości. Tak? Tak. Tak, no więc w związku z tym... No ale ja muszę jakiś wniosek, ja muszę no coś napisać na podstawie czegoś, no to będzie też, ja bym też nie chciała, że to jest moja, tak jak tu, że to ja decyduję o tym. Jest wniosek i nad wnioskiem po prostu, żeby głosować nad wnioskiem. Tak, moim wnioskiem złożonym, którym... Nie mamy żadnych przepisów, tak. Tak. Bardzo proszę, pan radca. Tutaj jako tworzący nie mamy kompetencji kontrolowania tego procesu
diagnostyczną medycznego, czyli pod względem medycznym nie możemy zarzutów ocenić, w związku z czym też nie możemy podjąć uchwały zasadności, tak, oceniające. Czyli to jest proces, kompetencje ma to minister zdrowia, natomiast minister tutaj takiej kontroli nie przeprowadzi, więc my nie możemy po prostu podjąć uchwały takiej czy innej. Tak, no rozstrzygającej. Czyli kto jest za przyjęciem mojego wniosku, proszę o podniesienie ręki. No licz. Jeszcze kto jest za przyjęciem mojego wniosku, proszę o podniesienie ręki. 16 za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Pan, jeden wstrzymujący się. Jeden wstrzymujący się. Nie, wszystko się zgadza. Czy są w tym punkcie, czy jakieś wnioski Państwo składacie? Nie widzę, w związku z tym zamykam posiedzenie sesji. Serdecznie dziękuję za udział i zapraszam na...